Państwu, witam Państwa serdecznie, może szczególnie serdecznie witam, bo to ostatnie nasze spotkanie w tym roku. Mam nadzieję, że będziemy w kolejnym roku mieli możliwość kontynuowania Seminarium Wolniczowskiego. Pochwalę się może jeszcze czymś, co dla Państwa może być oczywiste. Ja byłem zaskoczony. Niektóre z naszych nagrań mają 600 wejść. Także to nie jest tak, że my tutaj kazanie do kija uskuteczniamy, mówiąc słowami mistrza Eckharta, nie do kija, no bo jak 600 osób ogląda, no przeciętnie to tam chyba ponad 300 osób ogląda każde nasze spotkanie. Bardzo mnie to cieszy, bo to jednak świadczy o sensowności naszej działalności. Proszę Państwa, gościem naszym i prelegentem jest dzisiaj pan profesor Jan Zygmunt, którego witam gorąco, który jest logikiem, matematykiem, opracowywał pisma Alfreda Tarskiego, no i był zaznajomiony z profesorem Bogusławem Bonniewiczem. Jest też pan profesor członkiem rady naszej fundacji i zaczynamy od referatu pana profesora o Bogusławie Bonniewiczu jako autorze recenzji. Oddaję głos, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w drugiej części naszego spotkania przedstawię swój referat. Postaram się to zrobić krótko, a ten mój referat, próbuję się tu usprawiedliwiać, no wziął się stąd, że rozchorował się prelegent, który miał dzisiaj mówić na inny temat, a czasu było tak mało, żeby zorganizować jakiekolwiek zastępstwo. Wziąłem to na siebie. Coś, co chcę Państwu przedstawić, to jest pewien problem, który stanął przed profesorem Bonniewiczem, a później także przede mną, więc nie jest to rzecz jakaś nowa, żadna nowa linka, to przynajmniej w mojej głowie tkwi od lat kilkunastu. Jakoś nie było okazji, żeby z profesorem Bonniewiczem na ten temat porozmawiać. W tekście klasycznym, który był wydrukowany bodaj w 1992 roku o istocie religii, profesor przedstawia formalizację korzenia religii. Powiada tam, główna teza tego tekstu głosi, że korzeniem religii jest śmierć, a dokładniej pewność śmierci. I w ramach eksplikacji przedstawiona jest formalizacja w języku logiki modalnej. To są, proszę Państwa, dwie krótkie tezy i ja sobie je pozwolę zapisać tylko po to, żeby nie być tutaj gołosłownym. Otóż pierwsza teza tak jest w tekście zaznaczona jedynką. Obie te tezy, jedynka i dwójka, mają postać implikacji i profesor Bonniewicz powiada, że one się składają na definicję cząstkową pojęcia korzenia. Otóż pierwsza teza głosi, że jeżeli korzeniem religii jest pewność śmierci, tutaj te literki K to korzeń, R to jest skrót od zdania istnieje religia, a S to jest skrót od zdania człowiek ma pewność śmierci. Więc jeżeli korzeniem religii jest pewność śmierci, to mamy sytuację taką, że poczucie pewności śmierci ściśle implikuje istnienie religii, co profesor zapisuje w ten sposób, bez nawiasu i możliwe jest, że nie ma. Wchodzi w grę taka sytuacja, możliwe jest, że nie ma tej pewności śmierci. I to jest cała teza pierwsza. A druga, troszeczkę dłuższa, też ma postać implikacji takiej podwójnej. Jeżeli korzeniem religii jest pewność śmierci, to sytuacja wygląda tak, że dla każdego
stanu rzeczy, czy każdej sytuacji P. Tu otwieram duży nawias. Jeżeli P ściśle implikuje, to znaczy tu chodzi o implikację ukoniecznioną, profesor wyjaśnia w tekście. Więc dla każdego P, dla każdej takiej sytuacji P, gdzie to P ściśle implikuje religię, tak to wygląda, i jest to P ściśle implikuje, głoski nie mogę wymówić, przez pewność śmierci, to druga implikacja, mamy do czynienia ze ścisłą tożsamością, tak, to równoważnością, ze ścisłą równoważnością. R jest równoważne P i lub P jest ściśle równoważne S. Uporałem się. Każdy z Państwa sobie to znajdzie. Są dwa pytania pierwszego tomu Filozofii i Wartości w tym nowym wydaniu wydawnictw UW. To jest na stronie 198-199. I teraz profesor kończy akapit tekstu, mówiąc, że tu się pojawia jakiś defekt jego eksplikacji. Mianowicie, z tych dwóch tez wynika, ja już nie będę tego ilustrował, kto ciekaw, to odsyłam do tekstu, taka konsekwencja niewygodna, tak? Profesor mówi, że niepożądana konsekwencja taka wynika z tej formalizacji, że korzenie danego zjawiska, w tym przypadku religii, mogą być co najwyżej dwa. No i tutaj już się pojawia, prawda, zagadnienie, no dlaczego jeden korzeń Wolniewicza, a nic na temat tego drugiego, no ale profesor mówi dalej, no problem pojawia się też taki, że to wynika z tej formalizacji, że jeżeli tutaj te dwa korzenie wchodziłyby w grę danego zjawiska, to one łącznie stanowią warunek dorównany, czyli jednocześnie warunek konieczny i warunek wystarczający. I teraz proszę posłuchać. Wolniewicz powiada, no tak, ale jeżeli weźmiemy jakąkolwiek historyczną religię, religię konkretną, no to ona jest do swojego zaistnienia dopełniana przez rozmaite okoliczności historyczne. Na przykład religia buddyjska, no, wzięła się z tego korzenia, jakim jest pewność śmierci, ale także z pewnych szczególnych okoliczności historycznych, które tam zaistniały w VI bodaj wieku w Indiach, prawda? No i co z tym fantem zrobić? No bo gdyby były dwa korzenie zjawiska religii, no to mielibyśmy warunek dorównany, nie trzeba by już niczym tego tłumaczyć. Tutaj jest jakiś defekt. No i z tego, co mi wiadomo, ani profesor do tej sprawy nie wrócił, ani nikt się przez ćwierć wieku tym nie zajął. I ja się zastanawiałem wielokrotnie nad tą sprawą i miałbym tutaj coś do powiedzenia. Po pierwsze, ukazały się później, 5 lat później i tam chyba 8 lat później po tym tekście o istocie religii, ukazały się dwa teksty, które przynoszą tutaj pomoc w uporaniu się z tym problemem. Mianowicie we wstępie do traktatu Wittgensteina, tekst się nazywa O traktacie, profesor przedstawia rozróżnienie stanów rzeczy abstrakcyjnych i konkretnych, powiadając, że tego nie ma w traktacie Wittgensteina, ale to tam jest implicite i to się da wydedukować. Otóż stan rzeczy czy sytuacja abstrakcyjna to byłby, jak mówi profesor, ekstrakt z rozmaitych sytuacji podobnego typu. I daje przykład sytuacji, długopis leży na stole, prawda? Ten długopis może leżeć na niezliczonej ilości stołów i niezliczone długopisy mogą leżeć. I w rozmaity sposób one mogą leżeć. Natomiast
jakąś częścią wspólną, iloczynem, prawda, tych wszystkich konkretnych sytuacji, no byłby właśnie ten ekstrakt, nóż leży na stole, to byłaby jakaś sytuacja abstrakcyjna. No i teraz wracam do naszego zagadnienia, więc jeżeli by tutaj, idąc tym tropem, rozróżnić religię w sensie abstrakcyjnym i w sensie konkretnym, no to buddyzm jest religią historyczną w sensie konkretnym. I taka religia w sensie konkretnym, ona wymaga rozmaitych warunków uzupełniających, jak tam szczególne okoliczności w Indiach, a chrześcijaństwo innych okoliczności uzupełniających. Natomiast jeżeli weźmiemy religię historyczną in abstraktio, w tym sensie abstrakcyjnym, rozumiejąc, że to jest coś, co jest wspólne wszystkim historycznym religiom, no, są takie rzeczy, na przykład kult, na przykład sposób organizacji grupy wyznaniowej czy gminy, na przykład szczególny sposób życia wyznawców danej religii. Doktryna już nie, bo to wielu antropologów, zwłaszcza paleoantropologów, stawia tezę, że istniały religie bezdoktrynowe na początku w ogóle historii i te religie bezdoktrynowe ograniczały się do samych rytuałów, no, na przykład obrzędów pogrzebowych. No więc jeżeli zastosujemy to rozróżnienie na sytuacje abstrakcyjne i konkretne, no to jedna sprawa się tutaj wyjaśnia, mianowicie te warunki, okoliczności, prawda, historyczne jako warunki uzupełniające dotyczą religii konkretnych, zostaje nam ta religia w sensie abstrakcyjnym. No i teraz, co z tym zrobić? Tutaj w grę wchodzą dwa korzenie. I te dwa korzenie łącznie stanowiłyby dwa niezależne. Tego chyba nie powiedziałem, to jest ważne. Profesor mówi, z tej formalizacji wynika, że wchodzą w grę co najwyżej dwa korzenie niezależne. Otóż problem jest taki, że no co zrobić z tymi dwoma korzeniami? Czy tutaj można by coś objaśnić? Bo profesor przyjmuje w swoim tekście z 1992 roku, no przyjmijmy, że ten korzeń jest jeden, jest nim pewność śmierci. Otóż przyszło mi to już dawno do głowy, chociaż nie miałem tutaj żadnego uzasadnienia, które mógłbym przedstawić. Przyszło mi już dawno do głowy, że ten termin, czy to wyrażenie pewność śmierci jest migotliwe, ono jest takie ambiwalentne. I tę ambiwalencję rozjaśnia drugi tekst profesora, bodaj z roku 2002, o związkach myślenia z językiem, taki to jest chyba tytuł. I tam jest powiedziane, przytoczę jedno zdanie, że myśl to jest zdanie odczuwane. Komputery nie mają myśli, dlatego że one nie czują zdań, którymi operują. Natomiast komputery mogą spełnić test Turinga, są istotami obdarzonymi inteligencją, więc przyszło mi to już dawno do głowy, że pewność śmierci można rozumieć na dwa sposoby, to znaczy pewność śmierci to po pierwsze byłoby uznawanie prawdziwości zdania, wszyscy ludzie są śmiertelni i taką asercję, prawda, może tutaj przypisać zdaniu komputer. Myślę, że jeżeli komputer ma wystarczająco dużo danych historycznych, no to uzna taką tezę za prawdziwą, natomiast on nie czuje tej tezy, a ludzie czują. I drugie znaczenie, które tutaj, no, nawet bym powiedział nie migocze, tylko wyraźny sposób, bije w oczy, no to był ból związany z faktem śmiertelności. Więc to, co profesor Wolniewicz określa jako pewność śmierci, ma dwie składowe, co jest zgodne w ogóle z tym tekstem o związkach myślenia z językiem. Jedna składowa pewności śmierci to by była składowa intelektualna, można by powiedzieć pewność śmierci intelektualna, a druga to by była składowa emocjonalna. Potwierdzeniem tej mojej intuicji jest taki cytat, który znalazłem u Stanisława Lema. Swoją drogą, czy nawiasem, powiem, że Stanisław Lem zupełnie niezależnie
takie samo stanowisko zajmował jak Bogusław Wolniewicz w kwestii korzenia religii, mówiąc, że pewność śmierci. I Stanisław Lem w jednym ze swoich tekstów, a może nie w jednym, mówił o niegodziwości śmierci. Że śmierć się jawi człowiekowi jako coś niegodziwego. Natomiast znalazłem i ja to miałem, proszę Państwa, zapisane od lat ponad 30, ale jakoś mi się zeszyt teraz napatoczył. Na seminarium profesora Wolniewicza w dniu 16 maja 91 roku padły takie słowa, które wypowiada Wolniewicz od siebie. No, że w tym poczuciu, w tej pewności śmierci mamy do czynienia z poczuciem metafizycznego łajdactwa. Śmierć to jest metafizyczne łajdactwo, a drugie określenie, które tam pada, kosmicznej krzywdy. No i wracam do tej ambiwalencji, prawda? Używając tego określenia, które tutaj symbolicznie jako S zostało zapisane, a w tekście profesora jest powiedziane, że to jest skrót od zdania człowiek ma pewność śmierci. No jest ta ambiwalencja, człowiek ma pewność śmierci intelektualną i człowiek ma pewność śmierci emocjonalną, czy emocjonalno-wolicjonalną. To, jak mówił Wolniewicz, są dwie strony jednego medalu. Z jednej strony są nasze uczucia, a z drugiej strony są jakieś nasze chcenia czy dążenia. Tych dwóch spraw się nie da od siebie oddzielić. Więc tak najważniejsza rzecz by wyglądała. No i do tego jeszcze, proszę Państwa, dochodzi rzecz dodatkowa, która chyba jakoś to wszystko w koherentną całość łączy. Mianowicie przy tej okazji można by było wyjaśnić no, zagadkowe w istocie zjawisko polegające na tym, że religii nie było od początku. Nie mamy żadnych danych archeologicznych czy paleoantropologicznych, które by świadczyły o tym, że religia towarzyszyła człowiekowi odkąd on się pojawił. Wiemy tam od genetyków, to chyba od 30 lat wiadomo, przynajmniej na podstawie badań genów mitochondrialnych, że istniejemy jako gatunek 200 tysięcy lat. Natomiast pierwsze ślady, jakieś poszlaki istnienia religii to 100 tysięcy lat, bo sprzed 100 tysięcy lat pochodzą najstarsze ludzkie groby. No i te groby, tutaj archeologia przyjmuje w zasadzie jednogłośnie, no świadczą o religijności. Celowe pochówki, tak to się nieładnie nazywa w archeologii, czy w paleoantropologii, ale no sensownie, bo te celowe pochówki odróżniają nas od zwierząt. Są tam jakieś cmentarzyska słoni albo wielorybów, ale one nie są celowe. One są instynktowne. Jedyna istota, która wytwarzała groby, zresztą podobne do ludzkich grobów, to był Neandertalczyk. No więc rzecz by wyglądała tak, i tutaj profesor Wolniewicz coś na ten temat mówił, zgadzając się na pewno z Bronisławem Malinowskim i na pewno z Fraserem, że to magia jest wcześniejsza, a religia jest późniejsza. W sensie takim genetycznym czy chronologicznym, że najpierw powstała magia, później powstała religia. I do tego bym, proszę Państwa, dołożył rysunek prosty i zaraz będę kończył swoją wypowiedź, który jest Państwu o tyle znany, że to jest pewna modyfikacja czegoś, co ja już tutaj przedstawiałem i w książce swojej i na seminarium. Coś, co bym nazwał kaskadą wolicjonalną. Rysunek jest podpisany w ten sposób, że jest to uproszczony mechanizm ludzkiego działania. Z tekstu profesora Wolniewicza, gdzie mieliśmy taki schemat blokowy mechanizmu motywacji etycznej. No, z moją modyfikacją, że ten segment woli zaznaczony przerywanymi liniami prostokąt no, składa się z takiej kaskady, to znaczy on się składa z pięciu elementów. Pierwszy element to zaznaczony jako I, to by był interes, to są nasze skłonności przyrodnicze i interes może być gatunkowy, no mamy interesy gatunkowe, na przykład jeść, wszyscy mamy ten interes, no i tam się też znajdują interesy osobnicze,
jedni chcą pomidory jeść, a inni nie cierpią pomidorów. Ciągle ten przykład przytaczam, on jest z tego właśnie obszaru. Drugi komponent oznaczony tutaj jako F, to by były skłonności familijne. To jest, proszę Państwa, wszystko, co tutaj zaznaczone, to jest wrodzone. To znaczy te segmenty woli to są jakieś nasze skłonności wrodzone, które tkwią w naszych genotypach. My z nimi przychodzimy na świat. One oczywiście współgrają z otoczeniem. Tutaj zachodzą rozmaite, skomplikowane interakcje pomiędzy genami, pomiędzy sobą, genami a środowiskiem. O tym właśnie będę mówił. Kończę objaśniać ten rysunek. Więc tkwi w człowieku coś takiego jak skłonności familijne. Inaczej to by był osobniczy stosunek do bratniej duszy. Z wyjątkiem pierwszego trójkąta tego segmentu interesu, pozostałych czterech nie ma u zwierząt. Tutaj nastąpiło w genach jakieś rozłamanie, przesunięcie, jakaś mutacja, prawda, zasadnicza, która sprawiła, że inaczej to wygląda u zwierząt, inaczej u człowieka. Może podobnie do tego na rysunku to wyglądało tylko u neandertalczyka. Trzeci segment, R, to jest religijne poruszenie duszy. To, o czym pisał Konstanty, zanim Wolniewicz, i o czym tu referat w tym roku miał dr Pensuła. M, kolejny segment, to jest magiczne poruszenie duszy, czyli osobniczy stosunek do losu. W ubiegłym roku na ten temat mówiłem. No i ostatni segment to jest charakter, osobniczy stosunek do powinności, albo mówiąc w przybliżony sposób, ale bliski prawdy, sumienie. Ci, co mają sumienie, to mają do powinności ten stosunek in plus, jak tu jest zaznaczone, a ci, co nie mają sumienia, jak mówi Wolniewicz, to mają stosunek do powinności minus. To znaczy, jeżeli im się w głowie objawi, że powinnością jest ratować tam umierającego człowieka, no i mają zły charakter, no to będą właśnie go nie ratować. Tak to jest skonstruowane. No i teraz rzecz wygląda tak, proszę Państwa, ja to sobie nazwałem z potrzeby chwili efektem kuli śnieżnej, że zjawiska życia społecznego ujawniają się w pewnej kolejności, że one wynikają jakby jedne z drugich i że tutaj z tych segmentów woli, które są w naszych genotypach, no w ciągu tych 200 tysięcy lat wyrosły jakieś zjawiska społeczne, no ale one wyrosły nierównolegle, tylko wyrastały sukcesywnie. Otóż pierwsza objawiła się magia, ten segment czwarty, M, pojawiła się magia. Ludzie mianowicie, co też jest chyba poglądem powszechnie przyjmowanym, żyli pierwotnie, to znaczy te 200 tysięcy lat temu, w stadach, tak jak zwierzęta, żyli na wzór małp. W takich stadach kierowało życiem gromady, kierowała siła. No i te osobniki silniejsze narzuciły całej reszcie pewne zasady życia. I to już jest inaczej niż u małp czy u wilków, czy u pszczół, dlatego że w gromadach zwierzęcych wystarcza do przeżycia instynkt. Mechanizmy instynktowe. Natomiast w ludzkich gromadach instynkt nie wystarcza. Musiały się pojawić pewne zasady. Przywódca te zasady narzucił i pewnie bardzo rygorystycznie pilnował ich przestrzegania. Te pierwotne zasady to były zasady najprostsze, najprymitywniejsze, jakie w ogóle mogą w grę wchodzić, mianowicie magiczne. One były na chybi trafił. One polegały na tym, że nie wolno dotykać starych dębów, albo nie wolno wchodzić na moczary, prawda, i rozmaite tabu, których była niezliczona liczba. Tak się, proszę Państwa, stało, że dwa spośród magicznych tabu się wyróżniały i one się stały uniwersalne. Wprowadzone zostały zupełnie irracjonalnie, tak jak każde tabu. Najprawdopodobniej na tej zasadzie, że przywódca miał takie wrodzone inklinacje z tego pierwszego segmentu i to był jakiś jego osobniczy interes, prawda?
I te dwa tabu uniwersalistyczne, no to tabu kanibalistyczne, najstarsze tabu ludzkości i tabu drugie, tabu kazirodcze. Otóż te dwa tabu zostały wprowadzone wszędzie. Piszą antropolodzy, no z Malinowskim na czele nie ma takiej społeczności, gdzie by te dwa tabu nie występowały. To i u Eskimosów, i australijskich aborygenów, po prostu nietykalność zwłok ludzkich, prawda, i nietykalność, czy nienadużywanie dzieci i braci w tym sensie płciowym, to są dwie zasady uniwersalne przyjęte w populacji homo sapiens. Otóż przyjęcie tych dwóch zasad, to już jest moja hipoteza, pozwoliło człowiekowi uruchomić sumienie. Segment ostatni, czy charakter. Dlatego, że przekraczanie tego zakazu, to już był społeczny zakaz, przekraczanie czy łamanie tego zakazu, no, odzywało się reakcją sumienia. Sumienie reaguje na przekraczanie powinności, prawda, czy na czynienie tego, co przeciw powinne. Uruchomione zostały sumienia. Dalej, uruchomienie sumień sprawiło, że pojawiły się bratnie dusze, bo bratnia dusza, proszę Państwa, to jest dusza podobna. Ale w czym ona jest podobna? No nie w zamiłowaniu do filatelistyki albo do łowienia bażantów, tylko ona musi być podobna w arete etike. To rozszyfrował Arystoteles, bo u Platona jest ten mit androgyna i tam jest powiedziane, że dwie połówki, prawda, się ganiają po świecie, żeby się odnaleźć, ale nie jest powiedziane jakoś w sposób jakkolwiek racjonalny, co te dwie połówki symbolizują. Natomiast Arystoteles, no, największy z logików, to zrobił i powiedział, że to dzielność etyczna ma być równa. Bratnia dusza to jest dusza, która ma równą co do wielkości dzielność etyczną, czyli sumienie, mówiąc dzisiejszym językiem. Otóż pojawienie się sumień sprawiło, że się ludzie zaczęli w pary dobierać, czy to pary miłosne, czy pary przyjaciół, czy pary typu mistrz uczeń. I no, aktywowany został ten drugi segment, familijny. No i tutaj mamy piękne potwierdzenie, też chyba jest teza powszechnie uznawana przez antropologów. Od hordy pierwotnej przeszliśmy do ustroju rodowego. Nigdzie mi się nie udało przeczytać tłumaczenia, na jakiej zasadzie to się stało. No właśnie na takiej, że sumienie się pojawiło, stało się aktywne, bo ono było od początku, ale było nieaktywne, było latentne, prawda? Stało się aktywne, ludzie zaczęli ze względu na sumienia się wiązać ze sobą, wytworzył się system społeczny zwany ustrojem rodowym. No i teraz, proszę Państwa, ostatnia już rzecz. W tym ustroju rodowym pojawiła się śmierć osób bliskich. Śmierć osób ukochanych. I ta śmierć osób ukochanych spowodowała pojawienie się religii historycznej. Taka by była moja tutaj hipoteza. Dlatego, że no, my reagujemy na śmierć, tu jest napisane w punkcie trzecim, prawda, przy trzecim trójkącie. Osobniczy stosunek do śmierci rozpada się na stosunek do śmierci własnej, to znaczy perspektywy tej śmierci i do śmierci cudzej, która jest czymś realnym, no i jest czymś, no, niesłychanie bolesnym. Otóż wtedy, kiedy pojawili się ludzie kochani, i oni zaczęli umierać, wtedy dopiero był jakiś powód, żeby wykształcić społeczne sposoby radzenia się sobie ze śmiercią, bo to przecież takich było wielu. Większość chyba ludzi cierpiała z powodu braku bliskich, braku ukochanych, ich śmierci. No i pojawiły się obrzędy pogrzebowe. Tak bym to rozumiał. No i wracając do samego początku, już to tutaj mówiłem, myślę, że gdyby profesor Wolniewicz miał więcej czasu, bo mu czasu po prostu zabrakło, dał tutaj wskazówki, no to z jego tekstów jakby pięknie wynika, że no, poczucie pewności śmierci, pewność śmierci, no, ma te dwie składowe. One są nierozszczepialne. Mianowicie tę intelektualną, która oznacza asercję tezy prawdziwej, wszyscy ludzie umierają, dostępna byłaby komputerom,
I ta druga, która komputerom nie jest dostępna, ta emocjonalno-wolicjonalna, mianowicie ten ból związany ze śmiertelnością, no, który na skutek umierania ludzi przez innych kochanych jakoś nabrał społecznego wyrazu i powołał obrzędy do istnienia. Więc, i już ostatnie zdanie, więc jeżeli rozumieć podwójnie korzeń religii, no to on jest jeden. Jest nim pewność śmierci, tak jak mówi Wolniewicz, z tymi dwiema składowymi. Natomiast można go rozbić na dwa korzenie, bo to jest zgodne, proszę Państwa, z tym, co tutaj napisane formalnie, bo to są sprawy niezależne. Intelekt i czucie to są sprawy niezależne, choćby w tym sensie, że występują niezależnie w kosmosie. Intelekt występuje u komputerów, a czucie występuje u żołnicy, prawda? Więc bez intelektu, więc to są dwie sprawy oddzielne. Tak samo ten tutaj warunek zapisany, możliwe jest, że brak pewności śmierci, no też historycznie zachodził, bo dopóki nie było ustroju rodowego, nie umierali ludzie bliscy, no to nie było bólu z powodu czyjejś śmierci. I to może być tak, że tej pewności śmierci. Tyle, dziękuję bardzo. Nie wiem, ile mi czasu zajęło. Bardzo proszę. Pan Zubielewicz. Ja zrozumiałem, że drugi korzeń religii to jest sumienie, tak? Tak. Tutaj. No, tak mówiąc najprościej, natomiast no, precyzyjniej wedle tego, co tutaj dzisiaj przedstawiałem, to by trzeba było powiedzieć ta składowa emocjonalno-wolicjonalna pewności śmierci. No ja tam w uproszczeniu tak napisałem sumienie, no tłumaczyłem to dzisiaj. Musiało się sumienie aktywować, żeby się pojawiły bratnie dusze, a musiały zacząć umierać te bratnie dusze, żeby się pojawiła społeczna jakby potrzeba pogrzebu, no tak bym kolokwialnie to nazwał. Bo profesor jeszcze, zacytuję Państwu, bo tutaj różne takie poszlaki w tekstach profesora Wolniewicza znajduję. I znalazłem rzecz taką, to jest w tym tekście z 92 roku o istocie religii. Wolniewicz mówi, trwoga jest warunkiem koniecznym religii, ale dalszej. Otóż trwoga by się mieściła tutaj w osobniczym stosunku do śmierci własnej. Takiej trwogi doświadcza każdy, zastanowiwszy się nad perspektywą własnej śmierci, natomiast ona nie rodzi społecznych konsekwencji. A śmierć bliskich rodzi. Nie wiem, czy to tak było, proszę Państwa, czy nie było, ale piszą antropolodzy, że w tych grobach najstarszych to leżą królowie. A ci królowie to musieli być kochani, prawda? Tak jak Kazimierz Wielki przez naród, czy Piłsudski. Więc to na tej zasadzie chyba. Leżą też dzieci małe, ale nie byle jakie, tylko króla. Więc tak to antropologia tłumaczy. Bardzo proszę. To Karol Błaszczak. Bo tutaj są liczne komplikacje, moim zdaniem, i logiczne, i filozoficzne właśnie w tych na tych dwóch stronach, te 198, 199. Bo profesor Wolniewicz definiuje, że korzeń w naszym sensie, tutaj cytuję, to jakiś warunek konieczny, ale nie byle jaki, mianowicie korzeń danego zjawiska jest najbliższym warunkiem koniecznym jego istnienia. I pytanie, jak mogą istnieć dwa takie warunki, prawda? Najbliższe, bo z tym mam tutaj problem. Skoro jest to warunek najbliższy, no to innego bliższego nie mogłoby być, prawda? I tu jest... Od Warszawy mogą leżeć dwa miasta równo oddalone, prawda? Dwa najbliższe. Ale nie ma metryki, moim zdaniem. To jest metafora. To nie ma metryki. To jest raczej siła logiczna tej implikacji. No właśnie pytanie, czy konsekwencja byłaby taka, że do religii mogłyby prowadzić dwa źródła zupełnie niezależne, prawda? Czyli jednym to by było... No tak, tam pewność wynika z tej formalizacji, że mogą być takie korzenie co najbliższe dwa, to znaczy dwa najbliższe. No oczywiście sens tego określenia najbliższy, na ten temat akurat rozmawiałem z profesorem Wolniewiczem, bo to przy okazji moich tam jakichś prostych zadań czy zagadnień też ta sprawa wyszła.
odróżnia ten korzeń szczególny od korzenia jakiegoś tam dalszego. No, korzeniem zaistnienia religii jest obecność tlenu w atmosferze, bo gdyby nie było tlenu, nie byłoby religii, ale to profesor mówi, to jest korzeń dalszy, prawda, jakiś marginalny. Więc rzecz wygląda tak, że ma pan jakieś jedno źródło religii, czy korzeń zasadniczy, i w grę jeszcze wchodzi drugi, niezależny, zasadniczy. Ale one razem dopełniają się do tego warunku dorównanego, czyli są warunkiem koniecznym i wystarczającym. Jak one zachodzą, to religia automatycznie z konieczności się pojawia. Ja myślę, tak było. Od początku mieliśmy poczucie intelektualne, że jesteśmy śmiertelni. Po kilkudziesięciu tysiącach lat doszło to poczucie emocjonalne, związane, jak to profesor mówi, no, z tą niegodziwością śmierci, prawda, że ukochani umierają, dziecko panu umrze, no, niegodziwość kosmiczna. I te dwa korzenie się już dopełniły do warunku dorównanego. Religia wyskakuje z konieczności. Tak ja mi to rozumiem. Tak, ale nie musiało być tak w praktyce, prawda? Bo te dwa warunki nie muszą razem występować, bo wystarczy jeden. To profesor później opisuje, prawda? Wystarczy pewność śmierci plus pewne takie warunki historyczne, prawda? Już konkretnej religii na przykład. Ja mówię tak, to, że na przykład Jezus umarł za nasze grzechy, to jest jakaś tam okoliczność powstania religii katolickiej, prawda? No bo ona też nie była wtedy. No, ale to jest to, właśnie, to jest to, co mówiłem na początku referatu, że tutaj się da z tego wybrnąć, rozróżniając religię w sensie abstrakcyjnym i konkretnym. Prawda? Te okoliczności historyczne, jak tam stąpanie Jezusa po wodzie, no to one wchodzą w grę w przypadku konkretnej religii chrześcijańskiej, a nie religii abstrakcyjnie pojmowanej. Tak. Ja mam jeszcze taką hipotezę, być może dlaczego profesor Wolniewicz nie powiedział o tym sumieniu w tym tekście, ponieważ profesor Wolniewicz tam przyjął takie założenie, że on chce oprzeć źródło religii na fakcie pewnym, prawda? I tu może być ta właśnie wątpliwość, bo właśnie pewne jest to, że umrzemy w sensie intelektualnym, w sensie poznawczym. No bo każdy wie, że umrze. Ale pytanie, czy każdy odczuwa konsekwencje tego faktu w postaci bólu, prawda? Bo ktoś powie, być może, że są tacy ludzie, byśmy na terenach wiejskich, może tak było w XIX wieku, gdzie ludzie czuli się absolutnie częścią przyrody na przykład i w ogóle nie czuli bólu, być może związanego z faktem śmierci. Po prostu pewnie nie umrę, tacy ludzie, zdarzają się tacy ludzie i nie pamiętam w tej chwili, czy profesor Wolniewicz o tym pisał, ale na pewno o tym mówił i to nie jeden raz. Powołując się tutaj na Czesława Miłosza, jest takie zdanie znane z ziemi Ulro, gdzie Miłosz mówi, ateista to bardzo rzadki ptak. Zdanie paradoksalne w czasach, prawda, nawałnicy bolszewickiej i innej. No, je należy rozumieć, że ateista to znaczy człowiek niereligijny w ogóle. A człowiek niereligijny w ogóle w sensie Wolniewicza to jest człowiek nieczuły na śmierci, na fakt śmierci, prawda? I Wolniewicz powiada, to byłby jakiś skrajny nihilista i tacy skrajni nihiliści się zdarzali. Na przykład Adolf Hitler. On chyba nie miał problemu ze śmiercią, o czym świadczą jego ostatnie chwilę i myślę, że Józef Stalin jako nihilista też podobnie, jakiś nie ma chyba psychologicznych tutaj obiekcji co do takiej hipotezy, że Stalin by sobie życie bez problemu odebrać. Więc tacy się zdarzają, chociaż rzadko. Bardzo proszę. Ja pomyślałem jeszcze o takim rozwiązaniu, z tym, że oczywiście pewności rzecz jasna nie mam tutaj. Mianowicie, że zamiast możemy mówić sumienie, możemy powiedzieć sumienie religijne. Prowadziłem takie tutaj, korzystając z pewnych określeń, które wprowadza Wolniewicz, można by takie pojęcie wprowadzić, sumienie religijne. Mianowicie, sumienie religijne jest to rozum religijny plus wola religijna. A rozum religijny to jest zdolność do odróżnienia sakrum od profanum. Ale to gdzie by to można było wprowadzić? Nie, jako drugi korzeń. Nie tyle sumienie, co sumienie religijne. Może na żabu. Ja przypomnę, że rozum, Wolniewicz pisze o tym, za Arystotelesem i Kantem wyodrębnia dwojakiego rodzaju rozumienie rozumu. Jest rozum teoretyczny, zdolność do odróżnienia prawdy od fałszu i rozum praktyczny, zdolność do odróżnienia dobra od zła.
Teraz, natomiast sumienie według Wolniewicza, które cytuję za pewnym tutaj słownikiem, jest to rozpoznanie lub wyczucie, co dobre i złe, wraz z przynagleniem wewnętrznym, by iść za tym dobrem. To jest sumienie. I teraz to pojęcie rozumu można by, tak przynajmniej próbuję tutaj iść tym tropem, rozciągnąć na jakby inne jeszcze działy. Bo to jest rozum teoretyczny, rozum praktyczny, ja nazwałbym go rozumem moralnym, zdolność do odróżnienia dobra i zła, ale można by dalej iść, byłby rozum polityczny, zdolność do odróżnienia sojusznika od wroga, rozum religijny, zdolność do odróżnienia sacrum od profanum, rozum antropologiczny, to już w duchu... Ja myślę sobie, słuchając tego, że tu jednak brzytwę Hama trzeba by wprowadzić, bo za bardzo to się robi skomplikowane. Proszę posłuchać, z tym rozumem, to profesor tego nie mógł napisać, bo wtedy jeszcze tego nie był świadom. W tym tekście o istocie religii padają te piękne słowa świętego Bernarda, które profesor określa mianem najlepszej definicji człowieka. Homo est copula rationis et mortis. Człowiek jest połączeniem rozumu ze śmiercią. I tutaj by trzeba powiedzieć, że na podstawie tekstu Wolniewicza 10 lat późniejszego o związkach języka z myśleniem, trzeba by ten racjonizm, ten rozum, który jest u Bernarda, rozumieć jako syntezę języka i czucia, czy inaczej myślenie i wolną wolę łącznie. Rozum to jest myślenie i wolna wola łącznie. Nie wolna, tylko wola po prostu. Myślenie i wola łącznie, to jest rozum. Znaczy, ja się upieram przy tym, że jeżeli jest w ogóle sens mówić o dwóch korzeniach religii, to jeden korzeń byłby intelektualny, a drugi byłby emocjonalno-wolicjonalny. I koniec. Dlatego komputery nie... Stanisław Lem kiedyś pisał w Suma Technologii, że jak się pojawią, prawda, inteligencje jakieś inne w kosmosie, to one siłą rzeczy wydadzą z siebie religię, ale też wtedy nie był świadom tego, że nie o inteligencję samą tutaj chodzi, tylko o rozum jako połączenie inteligencji z wolą. Bardzo proszę. Pan profesor. No, bardzo dziękuję. Bardzo. Poruszył pan profesor, no, użyć pańskich sformułowań, nasze sumienia i intelekty. Poruszył pan sumienia. To Wolniewicz poruszył, przepraszam, szczególnie tym zwrotem, że jest tu w moim rozumowaniu jakiś defekt, ale nie mam pojęcia, co z nim zrobić. No jak to? Wolniewicz nie wie, co zrobić z defektem, prawda? No same te formuły, które tu pan opisał, jeszcze raz bym chciał je na nie spojrzeć, bo one budzą pewne zastrzeżenia, bo one są skrótami pewnych myśli wyrażonych w języku filozoficznym. One nie są skrótem, stricte rzecz biorąc, formą jakichś logicznych czy matematycznych. One są skrótowe. R to nie jest jakaś zmienna takiego lub innego typu, tylko R to jest skrót czegoś. S jest skrótem czegoś, tylko że ta myśl o tym korzeniu i o tym R i o tym S ma taką właśnie taki kształt syntaktyczny, który jest udany. To nie jest formuła z logiki modalnej, będę się upierał. Absolutnie. I dlatego ona jest, no, z syntaktycznego punktu widzenia, po lewej stronie co jest? Zdanie jakieś, tak? Czy K jest relacją, predykatem dwuczłonowym? No tak by wyglądało. Jeśli K od RS, no to znaczy K od RS zdaniem, żeby mówił sensownie, to po lewej stronie to musi być zdanie, to konjunkcja dwóch zdań. Ale jeśli tam jest predykat, to R jest jakąś nazwą, S jest nazwą. A po prawej stronie jest zdanie, jest strzałka. I to jeszcze ścisła implikacja. O jaką ścisłą implikację chodzi? Tego typu zarzutów, one nie są zarzutami, czy offset najpierw. Mógłbym takie sformułować, takie zarzuty pod adresem rozmaitych ujęć profesora Wolniewicza. One niepotrzebnie komplikują
odbiór tych prac, tak bym nawet zaryzykował, przez innych czytelników. Myśmy mieli takie szkoły. Ja o tym napisałem w tym wspomnieniu. W studiach filozoficznych profesor Wolniewicz publikował jeden z artykułów. Ja byłem poproszony o recenzję. To recenzował, to edytował profesor Peżanowski z Krakowa. I też tam była operacja ścisłej publikacji, czy ścisłej równoważności. I zauważyłem, że tam coś jest nie w porządku. Przyznał mi rację i potem to wyczyścił. Więc ja mam pewne wątpliwości. Tak samo w tym artykule, o którym chciałbym mówić szczegółowo, seminaryjnie, o pierwsze podejście do niezależności, używa się tam operatora M. Możliwe, że. I teraz to jest wieloznaczne pojęcie tam. Możliwe, że będzie prawdziwe coś i fałszywe coś. Możliwe, że jedno zdarzenie zajdzie, a drugie nie zajdzie. Możliwe, że w świecie tych ontologicznym, w świecie wszelkich możliwości będzie tak albo siak. Trzy wzory, trzy różne rozumienia. I teraz porównywać jedno z drugim, no można, ale tam się ścisłość traci. Więc ja bym jeszcze przypomina się, mi się pewna rzecz, to do sprawdzenia, że właśnie profesor Grzegorczyk mówił, że gdzieś napisał, chociaż nie pisał recenzji, ale jakąś taką polemikę, że formalizacja pojęcia korzenia jest niedobra. Zarzucał profesor Grzegorczyk. Proszę to sprawdzić. No może zarzucał. No może i teraz, ale to porównać. Moim obowiązkiem, pana obowiązkiem, jako historyka filozofii, ja sobie przypominam natomiast, ja sobie przypominam wypowiedź taką Wolniewicza z tekstu bodajże o Suszce, gdzie jest powiedziane, że zdaniem Suszki, i tutaj Wolniewicz idzie za swoim nauczycielem, Suszką, no w zderzeniu języka naturalnego, języka, który się opiera na intuicji, z formalizacją, z językiem formalnym, formalizacja wygrywa. I Wolniewicz tutaj uważa, że tak właśnie jest. I on się i ma rozmaitych formalizacji, bo one pozwalają rozstrzygnąć pewne problemy. Więc ja to tak jako laik, bo ja nie jestem logikiem, rozumiałem w ten sposób. Jeżeli z takiej próby formalizacji wynika, że są co najwyżej dwa korzenie, no to trzeba to wziąć poważnie. Bo żadną alternatywą nie są nasze intuicje. No. Ktoś może przyjść i powiedzieć, że ma intuicję, że trzy korzenie. No to proszę bardzo, proszę wskazać model, w którym mamy dwa różne ery. No to trzeba tak podejść do tego technicznie. Jak wynika, że nie wynika jeden, czy zdanie, istnieje dokładnie jedno takie RZ, no to istnieją dwa przez model. Jest taka metoda. No właśnie, co to znaczy niezależne korzenie? Pan użył słowa niezależne korzenie. Różne? Różne czy niezależne? W jakim sensie niezależne? To jest zasadnicze pytanie. Co było tam niezależność? Bo pewien przedmiot, dwa przedmioty są niezależne. Co to znaczy? No dałem tutaj przykład. No, ale ja po pierwsze bardzo przepraszam, bo jestem po prostu adiunktem. Jedno słowo. A po drugie, panie profesorze, dałem przykład niezależności wzięty od Wolniewicza. Można tu się zastanawiać nad jakąś teoretycznym ujęciem tego. Niezależny jest intelekt albo język i czucie. To są dwie sprawy niezależne, dwa zjawiska niezależne. No to dobrze. No, teraz... Niezależne korzenie, odrębne. No niezależne, tak można mówić, jak tak. Najbardziej. Czyli odrębne, czyli różne, krótko mówiąc. Mogące pojawić się osobno. No, to nie jest tak, że czucie jest związane z językiem, albo język związany z czuciem, w sensie jakiejś tutaj korelacji. Ja sobie zdaję sprawę, że dyskurs filozoficzny musi być metaforyczny, nieunikniony, nie zrobi, logika nie pomoże, trochę pomoże, ale nie do końca. Ale chciałbym zwrócić jednak uwagę, że pojęcie formalizacji to jest rzecz bardzo dobrze wypracowana w metodologii nauk dedukcyjnych. Hilbert, Tarski,
i bym poza to pojęcie nie wychodził. Formalizacja to jest rzecz, no, formalna, to powiedzieć. Znaczy, ja bym oczywiście, proszę Państwa, no, bronię... Swobodnie mogę używać tego pojęcia. Ja bym tutaj mógł oczywiście to, co powiedziałem, powiedzieć bez pisania. Tak, właśnie, właśnie. Formy. Właśnie. Właśnie. Bardzo proszę. Może tak powiem. Skorzenie, więc udzielam w takim znaczeniu i profesor Wolniewicz też, że korzenie, że może być nie na przykład kamień, nie ma czucia, nie ma czego tam jeszcze było? Intelektu. Intelektu. Nie ma intelektu i nie ma czucia. Czyli są kamienie, załóżmy, krzesła. Są czucia, tak jak Pan mówił o tej drzewnicy, a nie ma intelektu. A jest intelekt i jest czucie? Komputer. Jest i jest też człowiek, gdzie ma jedno i drugie. Natomiast to, co ja tutaj nie będę w szczegóły wchodził, ale bo Pan tutaj tak akcentował to śmierć bliskich. Ja myślę, że śmierć zarówno obcego człowieka, jak i bliskiego różnie porusza. Także wiem, że to nie jest odpowiedź na Pana problem, ale tak mi się pierwsze nasunęło, że przecież śmierć dowolnego człowieka porusza, nie tylko... Ale chyba nie w takim samym stopniu. No zgoda. No, może być czasami większy. Natomiast sprawa taka, no chciałem powiedzieć na zakończenie, jeżeli nie chcę kończyć, ale chcę powiedzieć, ja oczywiście nie miałem jakiejś możliwości tu chodzić na te wszystkie zajęcia, ale próbowałem śledzić przez internet i oczywiście teraz mi się przypomina coś takiego, że kiedyś profesor Przelecki mi powiedział, że najwłaściwszą formą uczczenia uczonego to jest właśnie zajmowanie się tym, czym on się zajmował. I Państwo to w jakimś sensie zrobili. Pan organizując tutaj te seminaria i tak dalej, zajmowanie się tym, czym się zajmował dany uczony, że to jest najwłaściwsza forma uczczenia, ale to nie znaczy, że musimy się tak samo zajmować, że mamy się zajmować tym, czym dany uczony się zajmował, ale to nie znaczy, że musimy tak samo się zajmować. Profesor Wolniewicz nawoływał w swoim artykule o naukowym poglądzie na świat, że ważna jest krytyka, krytyczne spojrzenie na te poglądy. Krytyczne i mówił Wolniewicz, im krytyka bardziej dogłębna, tym lepsza. I mnie właśnie tutaj takiego krytycznego spojrzenia na poglądy profesora Wolniewicza w jakimś sensie zabrakło w tych referatach i dyskusjach. To nie będę tego rozwijał, ale tak chciałem to powtórzyć. Tak? Dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Rudolf Otto pisze, że korzeniem religii, znaczy no nie używa słowa korzeń, ale używa, że początkiem religii jest doznanie luminozum i tym luminozum niekoniecznie musi być śmierć. Podaję przykład wybuch wulkanu. Dla ludzi mieszkających obok, nie wiedzących nic o świecie, można być bardziej dramatycznym wydarzeniem niż śmierć. I po to chciałem powiedzieć, że są kontrpropozycje też. No, one są uwzględnione w tekście Wolniewicza, tyle że są skwitowane krótko, że to wszystko jest subiektywne, co podpada pod doświadczenie religijne, luminozum i podobne sprawy. Natomiast śmierć to jest coś pewnego i coś niepodważalnego i tu pasuje idealnie do roboty filozoficznej, bo to nie są żadne gdybania, tylko coś niepowątpiewalnego. Znaczy ja myślę, że do tych okoliczności, które tam były określane, uzupełniają, jako okoliczności uzupełniające daną religię historyczną. No to oczywiście to wtedy takie okoliczności są, jak ten wybuch wulkanu albo inne jakieś zdarzenia, które na przykład w mitologii wskazują na początek pojawienia się plemienia, prawda, i tak dalej. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Okoliczności nas zmuszają, proszę Państwa, do tego, żeby wydać książkę, bo mamy podpisane dokumenty, więc czy nam się to podoba, czy nie, musimy tę książkę wydać. Ona będzie niepełna, bo za mało czasu, żeby wszystkie opracować referaty, ale taką Seminarium Wolniewiczowskie 2021, część pierwsza,
Myślę, że tam będzie około 10 referatów, to powinno się jeszcze ukazać w tym roku kalendarzowym. I kiedy tylko się ukaże, to po pierwsze my ogłosimy to na stronie, a po drugie każdy z Państwa dostanie egzemplarz, każdy z uczestników dostanie, nie tylko ci, którzy wygłaszali referaty, ale wszyscy, którzy przychodzą, dostanie taki egzemplarz, no bo to nasza będzie promocyjna taka akcja, prawda, z książką, która powstanie na kanwie wygłoszonych tutaj referatów. Dziękuję Państwu serdecznie i tym samym zamykam posiedzenie ostatnie w tym roku. Do zobaczenia.